mamy często przecież w domu bliskich, którzy chorują i my ich bardzo dobrze znamy. I znamy tego naszego ojca, który jest ten taki generał, silny. On nigdy nie ujawnia uczuć, emocji. Ma być wszystko tak, jak on mówi. Więc jak on zachoruje, to powie, nie ma co robić problemu. Już, bierzemy się do roboty. Ty nie płacz mi tutaj po kątach, tylko już. Rób swoje, będzie dobrze. Co nie znaczy, że on nie przeżywa. Ale też nie można jemu wtedy na siłę powiedzieć, tata, ty nie udawaj, bo na pewno trzeba zrozumieć, że on się trzyma tego fasonu, który całe życie budował, tak? Ma taką rolę przyjął. No więc może trzeba delikatnie, może trzeba dać mu czas najpierw, żeby on tak trochę mógł wrócić do tamtej pozycji, żeby nie czuł się zdegradowany w tej pozycji, że może trzeba właśnie delikatnych słów, żeby powiedzieć, tata, ale możesz być taki silny, ale też masz prawo przeżywać pewne rzeczy. Jak usłyszymy, ty się nie martw, to moje przeżywanie, to może trzeba zrozumieć, czy to będzie jego sposób na przeżywanie tej choroby. Może znamy swoją mamę, która zawsze uciekała w sytuacji trudnej w bycie właśnie ofiarą. Szukała, na kim się może wesprzeć, tak? Zawsze była bezradna wobec sytuacji trudnych. Poza tym bardziej teraz, kiedy nas złość nawet gdzieś bierze, że no ja takie proste rzeczy, no mamo, no jedziemy tu, masz robić to, a ona ciągle mówi, o ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, a czy to się uda, pewnie w moim życiu, tak, mając mojego pecha, to się nie uda. I my się złościmy. Przecież ona niczego innego nie robi, tylko wzmocniła to, co robiła wcześniej. Ale my tak bardzo jakby wtedy jesteśmy nieuważni. Natychmiast chcemy szybko znieczulić to, ale na swój sposób. Działając często wbrew naturze człowieka i wbrew temu, w jaki sposób on potrafi sobie radzić. Sami gdzieś stosujemy taką oczywiście niezamierzoną, a pewnie nieuświadomioną, ale taką politykę trochę takiej przemocy wobec tych ludzi, bo my bardzo chcemy ich gdzieś naprostować na jakąś drogę, której chyba czasami sami nawet nie czujemy. My nawet nie do końca wiemy, do czego ona ma doprowadzić. Ma po prostu szybko znieczulić to, co się dzieje. Czyli doprowadzić do stanu sprzed choroby, a ona nie może już być taka, jak sprzed choroby.